Mamy 3 do 0. Za chwilę przedstawimy Państwu składy zespołów, ponieważ to już oczywiście 10. minuta tego spotkania. Czekamy na te składy od organizatora. No i mamy już te składy, już szybciutko je odpalamy. Dostajemy je na maila oczywiście od organizatorów. No i Ultimate Team Bydgoszcz, 2 Marcin Napierała, 8 Femi Adenuga, 13 Ireneusz Szczęsny, 14 Grzegorz Muzykiewicz, w bramce Mariusz Tatera, no i Kappa Team Ruciński, Szewka, Andrzejewski, Szychta, Szpot, Kutka, no i w bramce Mikołaj Kuśmierczuk. Przypomnijmy, że w momencie, kiedy my jesteśmy właśnie tutaj na hali widowiskowo Sporta i Świeciu, trwają inne, bardzo ważne dla polskiego sportu rzeczy. Konkurs w Engelbergu, konkurs skoków narciarskich na Grosticlitz. Wczorajsze zwycięstwo Jana Zioby, no i wielki mecz naszych szczypiornistek. O brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Polska-Dania. Tam 14 do 10. Wróćmy jednak do meczu przy piłce Ultimate Team Bydgoszcz. Musieli założyć specjalne plastrony zawodnicy Kappa Team, ponieważ no, nie zgodzono się, aby zagrali w takich samych koszulkach co Ultimate Team Bydgoszcz. Nastąpiło losowanie przed spotkaniem, kto ma zagrać w swoich koszulkach, kto ma ubrać plastrony. Losowanie wygrała drużyna Ultimate Team Bydgoszcz, która no, zdecydowała po prostu gramy w swoich koszulkach. Kolejna próba Femi Adenuga, traci piłkę. No, trochę większe trudności będzie mi sprawiało komentowanie tego meczu ze strony Kappa Team, ponieważ zawodnicy, no, te ich numery są lekko niewidoczne, możemy tak powiedzieć.
Teraz dobrze wybierał tą piłkę na aut Femi Adenuga. Kolejna okazja, muzykę, nie, przepraszam, to oczywiście jest trzynastką Szczęsny. Dużo właśnie tej, możemy tak to nazwać, tego osłabienia w drużynie Ultimate Team Bedwiosz, która będzie musiała tutaj walczyć. No, o. Ten jak najlepszy wynik w drugiej lidze i wtedy awans do pierwszej ligi. Wspomnijmy, że jest to pierwszy mecz drugiej ligi dla tych ekip. I dla Kappa Team, i dla Ultimate Team Bydgoszcz. Jest to grupa A. W tej grupie jeszcze Akropol, Gresta, Oaza Smaku, Wojownik, Wapcz. No i właśnie kolejne spotkanie, które będziemy pokazywać, to będzie spotkanie pomiędzy Grestą a Wojownikiem Wapczy, no i na koniec Oaza Smaku Akropola, więc no już będziemy mieli jakieś, możemy powiedzieć, lekkie pojęcie na temat układu sił w tej lidze. No kto straci dzisiaj punkty, będzie już miał coraz trudniej, ponieważ tak jak wiemy, tylko dwie drużyny awansują do rozgrywek barażowych, więc jest to naprawdę niezwykle ważne. Drużyna Kappa Team w naprawdę szerokiej defensywie, większą przewagę w tym spotkaniu ma drużyna Ultimate Team Bydgoszcz. No i teraz była doskonała okazja, próbował z numerem drugim na czarnej koszulce Marcin Napierała. Teraz złe wybicie piłki, futbolówkę miał przez moment Tatera. Napierała. Femi Adenuga walczy tam z bramkarzem. No i teraz dobra interwencja Kuśmierczuka po strzale Napierały. Adenuga, Napierała, gol! Bramka dla Ultimate Team Bydgoszcz, trzeci gol Napierały na 4 strzelone przez drużynę Ultimate Team Bydgoszcz. No i będzie na pewno wysoko Napierała w klasyfikacji Złotego Buta, ponieważ tam jak wiemy mamy współczynnik. No i gol strzelony w drugiej lidze ma ten współczynnik 1,1, więc no nie jest to tak oczywiście jak w pierwszej lidze, no ale Napierała, jeżeli będzie tutaj strzelał dużo bramek, on miał 10 bramek w spotkaniach fazy grupowej. Przepraszam, 9 bramek w fazie grupowej. No i 3 strzelone już teraz.
to na pewno będzie tutaj jakoś pomagało. No ale takich zawodników oczywiście jest jeszcze kilku, którzy będą walczyć i są to zawodnicy z wyższych lig, taki jak Kaczkowski, który ma 17 goli na swoim koncie, jest w tym momencie liderem klasyfikacji strzelców. Majka Stankiewicz po 13 bramek. Oni także grają w pierwszej lidze. Borowski 12. Komór 12, no ale jak wiemy, będzie łatwiej strzelać te bramki w drugiej lidze, chociaż jak zobaczymy na skład drugiej ligi, no i właśnie tych zawodników, którzy tutaj występują, no to będzie naprawdę niezwykle ciężko i przeciwko drużynie z Wapcza, i przeciwko Gresie. Muszę powiedzieć, że sam jestem ciekawy, jak to będzie w dniu dzisiejszym wyglądało, jaki będzie układ sił. Na koniec dzisiejszego dnia, tego przedświątecznego dnia. A jeszcze nie mówiliśmy nic o sędziach tego spotkania. Sędziów mamy dwóch. Są to panowie Bzdawka i Szuprytowski. No i ci panowie będą z nami jeszcze na następne spotkanie Gresty z Wapczem. Pojedynek Akropolu sędziuje pan Papierowski, no i później pan Rasmus Papierowski. Mecze Koko Studio, Grudziądz Team, Skody, SPX i Rafmixu Stalwitu z WSZ Twoją Szkołą. No ale my mamy 4-1. Bramka dla drużyny Kappa Team. A kto strzelił tą bramkę? No, organizatorzy też mają z tym kłopot. Jakub Szewka zdobywa tą bramkę na 4-1. Jeszcze 25 sekund do zakończenia. 20 sekund do zakończenia pierwszej części spotkania. Jeszcze 10 sekund do zakończenia pierwszej części spotkania. No i teraz miał dużo szczęścia Tatera. Tatera długie wybicie do przodu. Dobrze piąskował Kuśmiertuk. No i to jest koniec pierwszej połowy. Do przerwy Ultimate prowadzi z Kappa Team 4-1.
No i wracamy przy stanie 4-1 na pojedynek Ultimate Team Bydgoszcz Kappa Team. Cztery do jednego w derbach Bydgoszczy. Są to pierwsze takie derby Bydgoszczy, tych klubów oczywiście, w halowej lidze piłki nożnej Stal Ekstraliga, ponieważ obydwie drużyny, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, debiutują w Stal Ekstralidze. Dla jednej i drugiej drużyny jest to pierwszy sezon, chociaż kilku zawodników oczywiście w tej halowej lidze piłki nożnej grało, tacy zawodnicy jak Napierała, Szczęsny czy Muzykiewicz. Są to zawodnicy oczywiście doświadczeni i stanowiący mocną siłę tego zespołu. Przypomnijmy oczywiście, że no, grali już tutaj nawet w gali finałowej ci zawodnicy, więc było na pewno na Kuśmierczuk. Kuśmierczuk próbował tutaj oczywiście wybronić przy tamtych bramkach swój zespół. Jednak no naprawdę w wyśmienitej formie są zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz, którzy, tak jak powiedziałem, przyjechali tutaj niezwykle osłabieni, tak to możemy nazwać. Tylko czterech zawodników w polu, bez żadnych zmian. No i to prędzej czy później na pewno będzie dawało się we znaki. A z każdą, możemy powiedzieć, sekundą tego meczu później będzie to coraz bardziej widoczne. No i wtedy będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności zawodnicy z Bydgoszczy, zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz, aby wytrzymać do końca spotkania. Emia Denugan czeka tam na podanie od Muzykiewicza, no i właśnie teraz Muzykiewicz zagrał do niego futbolówkę, no ale ta piłka zablokowana przez zawodnika z numerem 8, przepraszam, 9, to Jakub Szewka. No a teraz mamy bramkę dla Ultimate Team Bydgoszcz, 5. gol.
A bramkę strzela oczywiście Grzesiek Muzykiewicz. Zobaczmy jeszcze oczywiście, jak do tego doszło. Tutaj Muzykiewicz przerzucił sobie piłkę na lewą nogę, no i potężna bomba. Mamy 5 do 1. Oddał tu rozpocznienie Napierała. Marcin Napierała czekał teraz na tą futbolówkę. Adenuga. Niedokładnie do Szczęsnego piłka opuściła plac gry. Oddał tu rozpocznienie drużyna Kappa Team. No i kolejna bramka, szósta bramka dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz, a strzelcem tej bramki Femi Adenuga. Asysta Napierały, 6 do 2. Jeszcze szybciutko oczywiście czas na powtórkę, tutaj Napierała. Dobrze do Adenugi, no i Adenuga tak, mimo że wchodził w to pole bramkowe z ostrego kątu, z ostrego kąta oczywiście, no to w ostatniej chwili znalazł tam jakąś wolną lukę. No i udało mu się umieścić piłkę w siatce. No i kolejna bramka dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz. Ponownie tą bramkę zdobywa Femi Adenuga, no i ponownie asystę zalicza Marcin Napierała. Potężna bomba z dystansu w wykonaniu Adenugi. Mamy już 7 do 1. No ale też bramkę zdobywa drużyna Kappa Team. I
7-2, a więc no odrobili. Chociaż w jakimś sensie tą wielką stratę zawodnicy z Bydgoszczy, zawodnicy Kappa Team oczywiście, bo obydwie drużyny są z Bydgoszczy, Mark Kutka, strzelcem tej bramki na 10 minut przed zakończeniem tego spotkania, kiedy to rozpocznie się już kolejny bardzo ciekawy mecz, pojedynek Gresty z Wojownikiem. Jeszcze niedawno mecz Gresty z Wojownikiem byłby to mecz pierwszoligowy. No i mamy czas o przerwę. Prosi Ultimate Team Bydgoszcz. Zawodnicy wrócili do niej po przerwie. 7-2. Taki wynik na tablicy wyników. Taki wynik dla Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate, który w tym momencie dopiero po raz pierwszy w dniu dzisiejszym faulował. Wcześniej bez faulu. Co oczywiście się chwali. Dla drużyny z Bydgoszczy. No i była dobra okazja, aby pokonać Kuśmierczuka. Nic z tego jednak nie wyszło. No i jest bramka dla drużyny Ultimate Team Bydgoszcz, bramka numer 8. A strzelcem Marcin Napierała. Asystował Grzesiek Muzykiewicz. Tutaj właśnie Muzykiewicz tak się zabawił, podał do Napierały, Napierała lewa noga, no i piłka od słupka wpadła do siatki. Nie widać tak tego zmęczenia w drużynie z Bydgoszczy, w drużynie Kappa Team. Mamy chwilę przerwy w grze, ponieważ no, lekka kontuzja. No, ale już wszystko jest ok. Marcin Napierała wstał. No, on musi tutaj oczywiście uważać, ponieważ tak jak już mówiliśmy,
jeżeli jakiś zawodnik złapie tutaj kontuzję, no to drużyna będzie miała problem, chociaż przy takim wyniku, jaki jest w tym momencie na tablicy, 8-2, jest to wynik naprawdę niezwykle wysoki. Siedem minut do zakończenia tego spotkania. A przypomnijmy, że później mecz Gresty z drużyną Wojownika Wawrze. No i Tatera pokonany. Trzecia bramka dla drużyny Kappa Team. A strzelcem Jakub Szewka. Pewnie umieścił zza pola bramkowego obok wychodzącego bramkarza tą piłkę Jakub Szewka. Starali się zawodnicy Kappa Team teraz przechwycić tą piłkę jak najszybciej. No i będą tutaj, przynajmniej tak myślę, jeszcze atakować bramkę Tatery. Będą próbowali skorzystać ze zmęczenia, chociaż myślę, że to zmęczenie będzie podobne, ponieważ tylko dwóch zawodników widzą Państwo w tym momencie na swoich ekranach na zmianę. To naprawdę niezwykle mało. Teraz dobrze Tatera. Tatera wie oczywiście, że jeżeli tylko będzie miał możliwość do wykazania się, to on będzie się wykazywał na pewno w bardzo dobry sposób. A to oczywiście dlatego, że jest to zawodnik, który pokazał mi się w dobrej lidze, z dobrej strony w Stalek Lidze. Myślę, że mimo wyniku, to możemy zaznaczyć oczywiście, że w mocnej grupie była drużyna Ultimate Team Bydgoszcz. Właśnie z Wojownikiem Wapcz, z Eurodrobiem Toruń. Była to niezwykle mocna grupa. Od bramki rozpocznie Kuśmierczuk. No i kolejny mocny strzał. No i po raz kolejny nic z tego nie wyszło.
dużo niedokładności w obydwu drużynach, a ja już chciałbym na coś Państwa zaprosić. Chciałbym Państwa zaprosić na dzisiejszy wieczór na program Stalex Liga po godzinach. Naszym gościem wczoraj po tym spotkaniu Eurodrobiu z SPX FTM DD WSG Bydgoszcz był Kamil Graczyk. Zapraszamy do posłuchania, co po tym niezwykle nerwowym spotkaniu Kamil miał do powiedzenia. Niecałe 2 minuty do końca. Za 2 minuty to spotkanie już się zakończy, no i będziemy czekali na ten kolejny niezwykle ciekawy pojedynek, który na pewno tutaj zgotują nam zawodnicy Gresty oraz Wojownika. No a my mamy kolejną bramkę. Bramka dla Kappa Team. Trochę rozmiary porażki zmniejszone, 8-4. A kto strzelcem tej bramki? Za chwilę Państwu powiem. Szewka Jakub. Trzeci gol Szewki. No i tutaj jak do tego doszło? Poszła kontra dwóch, no, tutaj już było na dwóch, ale Szewka dobrze zachował się w polu bramkowym. Teraz kolejny strzał w słupek. Próba, no i Tatera łapie tą piłkę. Jeszcze próbują zawodnicy Ultimate Team Bydgoszcz, 10 sekund do końca. Jadę długa obok bramki. 3 sekundy, a więc tutaj już nic zdarzyć się nie może. Koniec tego spotkania. Ultimate pokonuje Kappa Team 8-4.